Do wykładu przygotowuje się dr Jolanta Nelewaj-Nowak. Przyjechała do nas z Poznania. Prowadzi klinikę witaminową. Robi wlewy różnych nam potrzebnych mikro, makroelementów, witamin, aminokwasów. Zdania są takie, jak doktor też mówi, że praktycznie nie powinniśmy się suplementować, gdybyśmy się odżywiali zgodnie z tym, co kiedyś było. Czyli kapusta. W tej chwili nie ma takich wartości, jak miała kiedyś. Chyba, że jest od Roberta Wagnera. Słuchajcie, bo to jest ważne. Tak samo z kurami. Jest takie fajne powiedzenie, że co kurze dasz, to w jajku masz. Do tego jest potrzebna zdrowa gleba, zdrowa ziemia. O tym też będzie mowa. Jabłka też nie mają takich po prostu witamin, tyle witamin, ile miały kiedyś. I dlatego też musimy się troszeczkę wspomagać różnymi właśnie, jeśli chodzi o kwestie zdrowia. Doktor będzie miał później w drugiej części wykładu właśnie wiadomości na temat, jak ważna jest witamina D3, która była naturalnie pozyskiwana ze słońca. Natomiast w tej chwili mamy mało słońca, zwłaszcza dzisiaj. I chodzi o to, żeby przebywać na słońcu między godziną 10 a 12. Wtedyż pracowaliśmy w polu, by mieliśmy ciało odsłonięte, no i naturalnie pozyskiwaliśmy. W tej chwili stosujemy różne filtry. Pani doktor już jest gotowa. Witamy panią bardzo serdecznie. Witam Barcia bardzo serdecznie. Chcę podejrzewać, że Tadeusz specjalnie wywołał deszcz, żebyście Państwo tutaj siedzieli, bo gdyby było piękne słońce, prawda, to można by było powiedzieć tak, żeby Państwo tu nie było. Ja też sobie usiądę, tak, doktora, będę opowiadać. Proszę Państwa, powiem może dwa zdania o sobie. Co robię? Od 18 lat wspieram pacjentów onkologicznych. Skończyłam doktorat z ginekologii onkologicznej. Później zrobiłam psychoterapię i dietetykę i psychoonkologię. Kiedyś myślałam, że te wszystkie dziedziny to są odrębne, dziękuję bardzo, odrębne działy. Tak też nauka, medycyna właściwie uczy niestety teraz bardzo ścisłej, wąskiej dziedziny. Okazuje się, że człowiek jest w całości. I po latach, po 18 latach pracy z pacjentem dzisiaj wiem, że ten człowiek musi być w całości i musimy go na niego tak patrzeć. Inaczej niestety leczenie, wspieranie pacjenta nie da takich efektów. I proszę Państwa, co jest najważniejsze w poprawie naszej zdrowia? No to jest oczyszczanie organizmu. Każda Pani wie, że oczyszczanie domu, sprzątanie jest bardzo ważne, chociaż wiem, że te mężczyźni też to robią. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest ład i porządek i w naszym organizmie często niestety dochodzi do zakłóceń, właśnie przez to, że sami sobie no brudzimy. Muszę Państwu powiedzieć, że 1 gram komórki nowotworowej rośnie 20 lat. Także naprawdę musimy sobie, jak my musimy się psuć i przez lata, bądź też rolnictwo, tak jak już tutaj Pan doktor powiedział, rolnictwo i inne czynniki wpływające na nasz organizm, jak musieli nas psuć, że jakby jest obecnie plaga chorób nowotworowych. Jak ja z 18 lat temu zaczynałam pracę na oddziale onkologicznych, była to choroba osób starszych. No to i bardzo niewiele. Dzisiaj w każdej rodzinie jest chory nowotworowy. Statystyki mówią, że w 2020 roku co czwarty Polak będzie miał chorobę nowotworową. To tak jest, natomiast muszę Państwu powiedzieć też z mojej perspektywy 18 lat pracy, że nie jest to taka zła choroba, chociaż wszystkich wiem, że sama wiadomość o nowotworze może przyprawić o dreszcz. Ja uważam, że z każdej choroby można wyjść. Oczywiście musi być to odpowiedni czas, odpowiednie zadbanie i odpowiednia całość. Dzisiaj powiem o oczyszczeniu organizmu. No nie widać, to jest obrazek, który pokazuje wszystkie układy w naszym organizmie, czyli człowiek jako całość. Nie wolno odciąć głowy i leczyć pacjenta. Nie wolno zapominać w leczeniu o jego odżywieniu, o jego komforcie, o tym i o godności też tego człowieka. I to jest bardzo ważne.
to, co już mówiłam, oczyszczanie, to jest jakby pierwszy etap, który powinien być, a u którego niestety w szpitalach nie ma. A my jako przyszli pacjenci, bądź może nie już pacjenci, bądź osoby zdrowe, które nie zachorują, musimy wiedzieć, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie może nie zachorować. I gdzie to się wszystko zaczyna? Oczywiście zaczyna się to wszystko w układzie pokarmowym. Dobrze, to już ty. Okej. W układzie pokarmowym, cały układ pokarmowy zaczyna się od jamy ustnej. Dzisiaj na zewnątrz jest bardzo dużo produktów. Większość jest właśnie od, które będziemy spożywać. I to jest podstawa. Nasze ciało ma ogromne bariery, żeby patogenów nie wpuścić do środka. Pierwszą barierą jest skóra, druga jest błona śluzowa w układzie pokarmowym i trzecia flora bakteryjna. I proszę Państwa, w latach 70., 80., 90. i 2000 bardzo mocno zaczęto promować ładny zapach, dusze do kąpieli, wszystko myjące, świetne środki piorące, świetne środki czyszczące do naszych domów. Okazuje się, że niestety zabija to dobrą florę bakteryjną. I dzisiaj już wiemy, że wychowanie dzieci w niedoskonałej czystości, to nie dosyć, że to są szczęśliwe dzieci, to jeszcze mają większą florę bakteryjną. Robiono badania i okazało się, że najmniej chorób bakteryjnych i przeziębień, a nawet chorób wirusowych było w nacji romskiej. Tak? Tam generalnie nie dbano i do tej pory nie dbają. I to tak jest. Nadmierna sterylność może spowodować niestety choroby. Także oczyszczanie, ale dobre oczyszczanie. I co to znaczy? Jelita, no słaby obraz. Jelita mają najwięcej bakterii, ale też, powiem to jeszcze, nasza skóra również, więc jeżeli będziemy używać antyperspirantów, jeżeli będziemy używać nadmiernej ilości perfumów, jeżeli będziemy używać nadmiernej ilości duszy do kąpieli, no to i będziemy się niestety golić, no to jakby zdzieramy florę bakteryjną, czyli pierwszy oddział pułku żołnierzy, nie znam się na wojskowości, więc mogę mylić, ale pierwszych żołnierzy, którzy mogą nas bronić. I tak jest niestety. Natura dała nam niestety w pewnych miejscach owłosienie właśnie po to, żeby namnażać lepszą florę bakteryjną. I to tak jest. Dzisiaj wszyscy wiemy, jak walory estetyczne i modne pokazują, żeby ich nie było. Ale chociaż nie używajmy zbyt mocno duszów do kąpieli i antyperspirantów, które naprawdę niszczą florę bakteryjną. Flora bakteryjna, muszę Państwu powiedzieć, że w jednej komórce może być 16-krotność więcej bakterii niż w ogóle komórek w naszym organizmie. I teraz pytanie, czy my jesteśmy żywicielem, czy bakterie są podstawą, skoro ich jest więcej niż naszych komórek, naszego ciała. Zaczyna się od pierwszego dnia namnażanie flory bakteryjną i pierwsze 6 dni życia dziecka jest kluczowe. Z każdym dniem rozwija się flora bakteryjna, co może powodować nawet wytworzenie osobowości człowieka. Ile mamy bakterii? Skupisko 10 do 100 bilionów w gramie w jelicie cienkim 100 do 10 bilionów bakterii. I proszę Państwa, w samym jelicie bakterie ważą około 2 kg w dobrej florze bakteryjnej. 2 kg, czyli każda z Pań sobie może po wadze porannej odjąć 2 kg na dobrą florę bakteryjną. Co robi flora bakteryjna? Oczywiście wzmaga system odpornościowy, wytwarza witaminy z grupy B, bo to jest bardzo ważne, wspomaga trawienie, zaopatruje błony śluzowe w energię, pobudza perystaltykę jelit,
produkcja kwasów tłuszczowych neutralizuje wszystkie, proszę Państwa, trucizny, które są dodawane do różnych, do jedzenia też, do które wdychamy w naszym środowisku, bo muszę Państwu powiedzieć, że środowisko pracy, właściwie teraz ten komputer, ten rzutnik wytwarza ciepło, które powoduje, że unosi się kurz i ja to wdycham. To też jest patogen, który wchodzi do naszego organizmu i flora bakteryjna się powinna tym zająć. I tym się również zajmuje. Co jest ważne, zapobiega otyłości. Już dzisiaj wiemy, że osoby otyłe mają inną florę bakteryjną niż osoby szczupłe. Dlatego coraz częściej zaczyna się przeszczepiać florę bakteryjną i w Polsce już też się o tym mówi i już się zaczyna to robić. Od zdrowego dawcy przeszczepia się florę bakteryjną. W różny sposób. W Stanach Zjednoczonych w tych pierwszych badaniach kazano łykać kapsułki, no takie nie do końca fajne, natomiast teraz robi się przeszczep przedodbytniczy. Ulepsza wydajność organizmu. Wytwarza hormony. Proszę Państwa, hormony szczęścia też wytwarzane są w jelitach. Nie tylko hormony szczęścia, ale większość hormony tarczycy wytwarzane są w jelitach. Także ogromną rolą ma flora bakteryjna i nasze jelita w oczyszczaniu organizmu i w prawidłowym funkcjonowaniu. I to, co już mówiłam, zmiana osobowości. I też są na to już prace, że nasz nastrój może wynikać właśnie od złej flory bakteryjnej. Czyli, drogie Panie, jak mamy zły dzień, to nie mówimy, że mamy zły dzień, tylko dzisiaj mamy złą florę bakteryjną. Produkty naturalne. Oczywiście najwięcej jest kiszonek. Proszę Państwa, kiedyś zimą jedzono tylko kiszonki, bo te warzywa tylko były. Dzisiaj już są pomidory, tak? Dzisiaj już właściwie jest wszystko. Zimą można kupić wszystko. Ja pamiętam taką studentkę, której zleciłam napisanie diety dla pani, która miała niski potas. Oczywiście pomidory mają potas. To była zima. Basia oddaje mi pracę. Poprawiam ją, ma poprawić błędy i oddaje mi pracę również z tymi błędami. To znaczy pisała zimą ilość na kanapce pomidory, żeby były pokrojone pomidory. Ja mówię, Basia, czy ty pamiętasz, kiedy zimą nie było pomidorów? Dlaczego ty dajesz te pomidory? Ona mówi, no bo pani ma niski potas, pomidory są potrzebne. Ja mówię, no to dawaj soki pomidorowe, dawaj zupy pomidorowe, ale nie surowe pomidory. Mówię, przecież zimą nie ma pomidorów. Ona mówi, no są w sklepie. Ja mówię, ale Basia, w pewnych czasach nie było pomidorów w sklepie. Ona mówi, za moich czasów zawsze były. I to niestety jest tak, że okazuje się, że dzisiaj 20-30-letni specjaliści nie wiedzą, że kiedyś nie było pomidorów w sklepie i pomidor nie jest produktem zimowym, tak jak zielone ogórki i inne świeże warzywa. Nie? I to jest też problem. Jak oni mają mówić o racjonalnej diecie? Korzystne szczepy, też bakterie, to co już mówiłam, bardzo dobrze wpływają na przyrost masy ciała niemowląt i to też już jest udowodnione. I dzieci dzisiaj, jeżeli nie są rodzone drogą rodną, a często jest zwiększona o 30%, niestety przechodzenie, rodzenie przez cesarskie cięcie, powinny od pierwszego dnia dostawać florę bakteryjną bądź siarę mleka krowiego, siarę mleka koziego. Tak? To jest bardzo ważne. To wpływa na ich masę. I korzyści, jakie mamy korzyści z flory bakteryjnej, z spożywania produktów z flory bakteryjnej. Są też mydła z florą bakteryjną, właściwie już teraz coraz więcej szampony również są z tym. Oczywiście, że rzadziej chorujemy, lepiej przechodzimy infekcje wirusowe i bakteryjne. I proszę Państwa, często ja choruję raz do roku i uważam, że choruję, to znaczy przeziębiam się raz do roku i uważam, że to jest bardzo dobrze, żeby raz do roku zachorować. Raz do roku potrzebne jest nam podwyższenie temperatury, żeby wybić patogeny, które przez ten rok zebraliśmy.
I mam też oczywiście w mojej rodzinie i znajomych przeciwników moich diet i przeciwników moich terapii. I mówią, i widzisz, ty tak zdrowo się odżywiasz i tyle się suplementujesz, a też zachorowałaś. Nie jesteśmy w stanie właściwie nie chorować, ale możemy obniżyć potencjalne zagrożenie i konsekwencje tych chorób, tak? I to tak jest. Nawet dlatego ja mówię, że dzisiaj ja naprawdę wierzę i mam dużo pacjentów, którzy ciągle żyją, a ich stan, jeśli chodzi o stan pacjentów nowotworowych, był naprawdę zły. Pacjenci, którzy byli już w oddziałach paliatywnych, chodzą, żyją, ale naprawdę restrykcyjnie stosują się do pewnych zasad i naprawdę zmienili życie. Tak? Bo to jest ważne. Co jeszcze, jakie mamy jeszcze korzyści? Oczywiście jest zmniejszanie się biegunek, dolegliwości pokarmowych, bóli brzucha, bóle głowy. Oczyszczenie. I proszę Państwa, dzisiaj już wiemy, że oczyszczenie występuje w różnych formach. Jedna z takich form jest głodówka. Okazuje się, że badania z pacjentami, z udziałem pacjentów, którzy głodowali przez dłuższy okres czasu, oczywiście muszą być nawadniani, bo to jest właściwie chodzi o niejedzenie, wydłużają sobie telomery. Nasz organizm w okresie zagrożenia zaczyna wyłączać pewne procesy w naszym organizmie, żeby się nie zużywał. Więc jeżeli są pewne procesy wyłączane, no to nie zużywa się nasz organizm i się po prostu nie starzejemy. I przez stosowanie, powiedzmy raz do roku, głodówki takiej oczyszczającej, możemy wydłużyć sobie życie. Przez to też wzmacniamy nasz system odpornościowy i też również mniej chorujemy. Jeżeli ktoś nie wytrzyma na głodówkach, to oczywiście są też diety i oczyszczanie warzywne, tak zwane diety mono. Wybieramy jedno warzywo, latem surowe, zimą może być kiszone i też w ciągu tygodnia lub dwóch jesteśmy na tym warzywie. Trzecia to są diety owocowo-warzywne. Najlepiej oczywiście stosować je latem, tak zwane diety bardzo mocno wegańskie, ale bez ziaren. I to też 2-3 tygodnie i po takim oczyszczeniu wracamy delikatnie do diety. Dieta plus oczyszczanie jelit. Proszę Państwa, nie tylko oczyszczamy samą dietą, ale też lewatywy. Bardzo naturalny sposób na oczyszczenie jelita. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że nie wolno oczyszczać jelit robić sobie z samą wodą. To jest bardzo ważne, dlatego że jelita mają za zadanie wchłaniać wszystko, co, a zwłaszcza wodę, absorpcję wody. No i niestety jak podamy samą czystą wodę, to jelito ją wchłonie. Dlatego woda musi być albo z kawą, albo z probiotykami, albo z różnymi innymi ziołami. No i oczyszczanie, są też również diety na oczyszczanie również różnych organów, na oczyszczanie wątroby, oczyszczanie czustki, oczyszczanie żołądka. To też jest różnego rodzaju diety. I proszę Państwa, czego nie powinno zabraknąć w naszej diecie po oczyszczaniu? Proszę Państwa, witaminy i minerały mają ogromne znaczenie, dlatego że to są substancje, w większości których właściwie my jako nasze organizmy nie wytwarzają witamin. Oczywiście przetwarzamy je z produktów, dlatego bardzo ważną rolą jest, bardzo ważnym zadaniem jest, żeby je dostarczać do organizmu. I muszę Państwu powiedzieć, witamina z grupy B ma ogromne znaczenie. Ja proszę Państwa, oprócz tych pacjentów onkologicznych, których jest 80%, w związku z tym, że działam holistycznie, czyli wspieram pacjentów z różnymi dolegliwościami, ale w całości, zaczynają docierać do mnie pacjenci, którzy stracili nadzieję bądź nie są dobrze zdiagnozowani i nie wiemy, co dalej zrobić. I od jakiegoś czasu bardzo dużo mam pacjentów z różnymi rodzajami depresjami, z których nie można wyjść. Okazuje się, że
I dlaczego ci pacjenci trafiają do mnie? Nie dlatego, że mają depresję i myślą, że ja im pomogę, ale po pewnych latach stosowania leków antydepresantów zaczynają mieć również nieżyty żołądka bądź dwunastnicy i wątroby jeszcze. I okazuje się, że gdyby na początku leczenia ktoś zbadał tych pacjentów na poziom witaminy z grupy B, okazało się, że 80% pacjentów nie ma depresji z powodu różnych zaburzeń psychicznych, tylko z powodu niedoboru witaminy z grupy B. I ci pacjenci często są u mnie 2-3 miesiące, kiedy rozpisujemy im oczywiście po badaniach kurację z witaminą B i wracają do zdrowia. I to jest bardzo ważne. Witamina B niestety w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dużo nośników muzyki, kiedy mamy cały czas nasz system nerwowy jest narażony na odbieranie sygnałów, na hałasy, na stres permanentny, my ją bardzo dużo zużywamy. A żeby witaminy z grupy B się wytworzyły, to potrzebna jest dobra flora bakteryjna. A żeby witaminy z grupy B się wchłonęły, to potrzebne są jeszcze minerały. Także ten cały nasz organizm naprawdę jest super maszyną, ale potrzebuje różne rzeczy do tego, żeby je przetworzyć. Co jeszcze robi witamina z grupy B? Oczywiście bez witamin z grupy B również nie schudniemy, tak? Czyli metabolizm tłuszczy, metabolizm białek również jest przetwarzany z witamin z grupy B. Synteza adenozynu trifosforo, czyli nasza energia, tak? Czyli jeżeli jesteśmy zmęczeni, zwłaszcza po chorobie, to z pewnością brakuje nam witamin z grupy B. Wegetarianie, którzy nie jedzą mięsa, również powinni stosować witaminy z grupy B, zwłaszcza witaminę B12. Okazuje się, że 20-30% społeczeństwa ma mutację genu. MTHFR, czyli gen, który nie wchłania każdej witaminy z grupy B, tylko formy metylowane, bo to też jest ważne. Dzisiaj wiadomo, że kobiety w ciąży, które nie przyjmują witaminy z grupy B, niestety mają albo ronią, nie donoszą ciąży, albo właśnie dzieci rodzą się z jakimiś dolegliwościami. Oczywiście działanie też hormonów i układu odpornościowego. Witamina D3. Wchłanianie, wykorzystywanie pierwiastków, zdrowy układ nerwowy, odpornościowy, regulacja hormonów, a także wzrostu i dojrzewania komórek. Witamina C. Witamina C, wytwarzanie kolagenu, przetwarzanie białek, które tworzą podstawę naszego organizmu. Kolagen jako białko, które odbudowuje błony śluzowe, nie tylko zmniejsza zmarszczki, ale też skórę i kości, jest do przetwarzania potrzebna jest właśnie witamina C. Wiemy wszyscy, że wszystkie stany zapalne bardzo dużo potrzebują witaminy z grupy C, kwasu askorbinowego, produkcja hormonów przeciwciała utleniaczy jest bardzo mocnym utleniaczem. I chcę zdementować powiedzenie, że witamina C leczy nowotwór. To oczywiście nie jest prawdą, bo witamina C nie leczy. Zresztą żadna witamina nie leczy. Witaminy tak wspomagają nasz organizm, żeby pomóc w leczeniu choroby i wzmocnić ten organizm. My mamy limfocyty, natural killers, mamy swoich żołnierzy, mamy węzły chłonne. Jeżeli tak wzmocnimy nasz organizm, to on zacznie sam niszczyć patogeny, niszczyć komórki nowotworowe i niszczyć inne choroby. Tak? Tego to jest bardzo ważne.
Witamina A, witamina wzroku. Dzisiaj już wiadomo, że niski poziom witaminy A powoduje osłabienie wzroku, jak i również niski poziom witaminy A powoduje zrogowaciałą, nieładną skórę. Mówi się, że to jest witamina młodości. Ochrona przed infekcją, zdrowy układ też rozrodczy. Często też muszę Państwu powiedzieć, że większość par, które starają się o dzieci i nie mogą zajść w ciążę, jedną z takich przyczyn jest właśnie brak wyrównania witamin, zwłaszcza tych tłuszczowych. A jest witaminą tłuszczową, D jest też witaminą tłuszczową, która się rozpuszcza i wytwarza hormony. Witamina E, ochrona błon komórkowych, bierze udział w pozyskiwaniu selenu i witaminy K, zmniejsza działanie też szkodliwego cholesterolu, zapobiega tworzeniu się zakrzepów, raz z witaminą C pomaga ograniczyć szkodliwe działanie tłustych posiłków w organizmie. Chroni przed wpływem wolnych rodników, opóźnia procesy starzenia, poprawia działanie systemu odpornościowego i również jest potrzebna do regeneracji skór. I proszę Państwa, dzisiaj już wiemy, że 80% chorób ma podłoże żywieniowe, czyli sami jesteśmy sobie kowalem, my jako dorośli też kowalem naszych dzieci, bo to jest też ważne, że tak jak my się żywimy, tak żywią się nasze dzieci, to co my kupujemy, to też jest przetwarzane w naszym domu i to dostarcza jedzenie dla naszej całej rodziny. I muszę Państwu powiedzieć, że przerażają mnie koszyki w sklepach, w marketach, co ludzie kupują, co mają i jak karmią swoje dzieci, swoich bliskich. Te wszystkie przetworzone rzeczy, które niestety są trujące. I dlatego jest taki wysyp chorób. Dodatkowo, proszę Państwa, 2 lata temu okazało się, że jakby szkorbut był znaleziony u 2 pacjentów. Szkorbut jest to brak witaminy C. W dzisiejszych czasach jest to prawie niemożliwe, dlatego że przy takiej ilości owoców i przy takiej ilości warzyw wydawać by się mogło faktycznie niemożliwe, natomiast okazuje się, że tak. Czyli dzisiaj awitaminoza jest również plagą, ale to dlatego, że może nie dlatego, że nie jemy tych owoców i warzyw, ale że jemy tak jedzenie niskiej, tak zatrute i tak schemizowane, o niskiej podaży flory bakteryjnej, że nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć, a już na pewno nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich witamin. 172 choroby właśnie wykazują, są podstawą do awitaminoz. I proszę Państwa, to tak może nie widać, ale jest taka szala zdrowia i choroby. I to, co już mówiłam na początku. Nie można powiedzieć o zdrowiu, jak nie bierzemy pacjenta w całości. Jak nie zaczniemy myśleć o jego stanie psychicznym, o jego sytuacji nawet rodzinnej, tak? O tym, jak on się odżywia, jak wstaje, gdzie mieszka, bo to wszystko są czynniki, które wpływają na jego zdrowienie. Okazuje się, że geolodzy dzisiaj też mówią, że spanie na żyłach, i to już jest, jakby nie jest nowa wiedza, bo to już wiedza jest z dawien dawna, że geolodzy mówią, że spanie na żyłach niestety może wywoływać również choroby. Także pacjent w całości i tak też leczymy. No nie będę już mówić o tych szkodliwych czynnikach, powiem tylko w skrócie, pleśnie, plastyki, niestety przetwarzanie, trzymanie w solankach, wszystkie grille niestety również, takie mocne spalenie skórek również nie jest dobre. I oczywiście chciałam powiedzieć, że jeżeli zje się, nie wiem, jedną kiełbaskę z grilla raz na miesiąc, no to po to wytworzymy tą dobrą florę bakteryjnej, żeby patogen wyrzuciła. Ale jeżeli jemy ją notorycznie, niestety nasz organizm już sobie z tym nie poradzi. Cukier. I proszę Państwa,
No cukier właściwie oprócz tego, że jest słodki i że czasami wywołuje dobre wrażenie, nie ma żadnych właściwości zdrowotnych. I proszę Państwa, zdarzają mi się pacjenci, i to już wiemy nie od dzisiaj, to już wiemy i naprawdę nawet to, co Pan doktor mówił i te gazety, które są sterowane i tak dalej, one też o tym piszą. Cukier jest zły. Konkretnie cukier jest zły i nie ma dobrych właściwości tego cukru. Natomiast przychodzą do mnie pacjenci i mówią, a proszę Panią, a słyszałam jednak, że olej kokosowy, to teraz już napisali, że on też jest zły, bo ma jakieś tam czynniki i wcale nie jest taki dobry. Potem mówią, a olej lniany też wcale taki nie jest dobry. Oczywiście, wszystko w nadmiarze szkodzi, ale cukier szkodzi w 1 gramie swojego. I ja mówię, i dlaczego Pan nie czyta, że cukier szkodzi i to nie jest brane pod uwagę, tylko brane jest 1 czy 2 badania, które mogą okazać się wcale niekoniecznie dobrym badaniem, tak jak już dr Grześkowiak mówił. I to jakby znowu modeluje nasze myślenie, dlatego że myślimy, no ale przecież od lat nasze babcie jadły, od lat nasze mamy gotowały i dawały cukier, ale niestety choroby przechodzą i one są coraz częste, a muszę Państwu powiedzieć, że cukier nawet dosypywany jest, bardzo mocno uzależnia i nawet dosypywany jest do tytoniu, żeby jeszcze bardziej uzależnić palaczy, bo to jest taki jeden z legalnych narkotyków. No i oczywiście przetworzenie, profilaktyka. Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy i też udowodniono, że pacjenci onkologiczni poddawani ćwiczeniom codziennym zwiększali sobie liczbę natural killers limfocytów, które niszczyły komórki nowotworowe. Także nie jest tak, że jeżeli chorujemy, to mamy leżeć. No chyba, że jest wysoka gorączka i oczywiście te pierwsze dni tak. Ale jeżeli jesteśmy chorzy, to powinniśmy właśnie zwiększyć sobie ilość ćwiczeń i aktywności, bo to powoduje, że możemy szybciej wyjść z choroby. I tak samo jest w pacjentach onkologicznych. No i oczywiście uśmiechanie się. Uśmiech, spotykanie się z ludźmi, żartowanie sobie, to jest też podstawa. My jesteśmy społeczeństwem i jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko patrzą w tablety i nie tylko patrzą w media społecznościowe, które naprawdę powinniśmy się spotykać. I muszę Państwu powiedzieć, że takie niemowlę, żeby dobrze się rozwijało neurologicznie, potrzebuje 200 dotknięć. Człowiek dorosły potrzebuje być 30 razy dotknięty. Proszę podotykać sąsiada, jak ktoś dzisiaj jeszcze nie był podotykany. Dbać o higienę życia, tak, podotykać wszystkich naokoła, wszystkich, tak, teraz można, dla zdrowia, proszę Państwa. Same nie, trzeba właśnie kogoś. Dziękuję Państwu za uwagę.